Pierwsze cieszyńskie winobranie miało miejsce w sobotę 17 września podczas 21. edycji wydarzenia Skarby z Cieszyńskiej Truwły. Nie zabrakło oficjalnego otwarcia pierwszego winobrania, stoisk z winem z lokalnych winnic oraz z innymi produktami, panelu dyskusyjnego oczywiście na temat wina, degustacji oraz pokazu udeptywania winogron przy dźwiękach regionalnej kapeli. No to co, spełnienie marzeń, pierwsze winobranie i to w Cieszynie zorganizowane. No tak, udało się pierwsze święto winobrania, także akurat się cieszę podwójnie, bo kilka dni temu zebrałem swoje zbiory, także w sumie z żoną się śmiejemy, że zbiory moje, które wyczekane były od dłuższego czasu, skończyliśmy dwa dni temu i od razu świętujemy i to od razu z całym miastem i z całą okolicą, ale tak już na poważnie to rzeczywiście wracamy do historii, winnych historii, o których już mówiliśmy, jakie tu są bogate, także te święto winobrania jest pod zaznaczone jedynką, ale mam nadzieję, że co roku będzie tych cyferek przybywało i że stworzymy z tego historię już taką z prawdziwego zdarzenia, już zapisywaną już na następne pokolenie. No właśnie, bo jest ten związek tutaj z Cieszynem. Wróćmy jeszcze do tej historii. Jak to wyglądało, bo tutaj to wino było. Było i tak jak spojrzymy ze wzgórza zamkowego, no to moglibyśmy zobaczyć te winogrady sprzed 700 lat, czyli porośnięte wzgórza nad Bobrówką, które w tej chwili nazywają Cieszyniacy, jeszcze do dzisiaj nazywają cieszyńskim winogradem. Ta historia sięga mniej więcej lat 60. XIV wieku i jest związana, tak jak większość w ogóle tutaj wydarzeń z tamtego czasu, z księciem Przemysławem Noszakiem, który był wówczas w tamtych czasach na zamku w Pradze, miał tam bardzo wysokie, piastował stanowisko i z królem Karolem IV się tak dogadali, że król Karol IV obsadzał winogrady praskie i część sadzonek podarował naszemu księciu Przemysławowi Noszakowi, który przywiózł te sadzonki tutaj na wzgórza, nieopodal wzgórza zamkowego. I celem waszego stowarzyszenia jest właśnie to, żeby zachęcić osoby do zakładania winnic, mieszkańców tutaj Śląska Cieszyńskiego. Tak. Marzy nam się, żeby właśnie ludzi, śmiałków, żeby było coraz więcej. Także dążymy do tego. Edukację już taką prowadzimy, że ludzi zaczynamy tego uczyć. Powiem tak, że pierwsze już symptomy zaczynają się pojawiać. Już zasadziliśmy pierwszą winnicę po czeskiej stronie w Petrowicach. Następnych kilka lokalizacji już się tam w najbliższym czasie do nas, znaczy już się zgłosiło i będziemy też tam przygotowywali stoki, bo ziemię najpierw trzeba przygotować pod nasadzenia. Także działamy, zmieniamy ten świat, zmieniamy ten pejzaż, zmieniamy okolice i mamy nadzieję, że niedługo będą te winnice, jak tylko okiem sięgnąć, jak będziemy jechali drogami po Śląsku Cieszyńskim, to będzie tak jak na Morawach, że wszędzie, gdzie spojrzymy, to zobaczymy jakąś małą chociażby winnicę. No rozkręcacie się, bo dzisiaj to winobranie, ale już za niedługo pociąg do wina wystartuje na czeską stronę, bo to właśnie Morawy słyną z tych zbiorów i z tego winobrania. Dlatego też tutaj dzisiaj wyjątkowy gość. Tak, cześć, ja mam na imię Filip, jestem przewodnikiem turystycznym, no a tutaj we współpracy z Marcinem zorganizowaliśmy pierwszy pociąg winiarski z Cieszyna polsko-czeskiego, bo myślę, że tutaj jest taka dobra kooperacja pomiędzy czeskim i polskim Cieszynem. Pierwszy pociąg specjalnie winiarski do Walcic, do głównego miasta wina Moraw Południowych. Także mam nadzieję, że to się rozpowszechni, a że to jest pierwszy rocznik, a że będą kolejne roczniki. No właśnie, będą kolejne. Jak to będzie wyglądało? Bo ja myślę, że to też jest dobra okazja, żeby zapowiedzieć to wydarzenie, zachęcić do wzięcia udziału po prostu. No więc to będzie wyglądało tak, że startujemy 1 października o godzinie 8.14 z czeskiego Cieszyna, nie z polsko-czeskiego, bo takiego ja nie znam, panie Filipie, ale z czeskiego Cieszyna. Za rok już będziemy chcieli wyjeżdżać z polskiego Cieszyna. A w przyszłości może z polsko-czeskiego, bo może te... Kto wie? Może się połączą te miasta. Może się połączą. W każdym razie z czeskiego Cieszyna startujemy 1 października o godzinie 8.14 do Walcic. Tam dojeżdżamy w granicach 2,5 godziny, ale to będzie tak jak z bicza strzał, bo będzie zabawa na pokładzie, także śpiewy będą, orkiestra w ogóle będzie nam przygrywała podczas tej podróży. Także zabawa będzie wspaniała. Dojeżdżamy tam na święto wina w Walticach.
i tam będzie wielka impreza. Dla przykładu powiem, że w ubiegłym roku tam było 10 tysięcy gości, także impreza jest, no chyba w ogóle w Europie Środkowej chyba winiarska największa impreza. Także będziemy zaszczyceni wzięciem udziału w tej imprezie. I jak można, Filip, to byś powiedział parę słów, bo ty jesteś lepiej zorientowany, co tam w tych Walticach będzie się działo? Co tam na miejscu? Tak, oczywiście. Waltice i jeszcze co więcej, przynależą do Związku Palacu Parkowego Lednicko-Walcickiego, który przynależy na listę UNESCO. Także zamek we Walticach przynależy jest na liście UNESCO. Pod zamkiem jest Narodowy Salon Win, konkurs 100 najlepszych win Republiki Czeskiej. Mieści się tam na przykład też Winiarska Akademia, której ja byłem też studentem. Najlepszym. Tak, muszę się pochwalić, tak jest. A dlaczego się nie pochwalić? Gratulujemy. No, dziękuję. Musiałem dużo tego wypić, oczywiście. Tak, no także Waltice mają przepiękny rynek, średniowieczny rynek, przepiękny, który będzie pełny stoisek z winami, oczywiście ze sceną, gdzie będą grali różne zespoły muzyczne, jak folklorystyczne, tak muzyki popularnej. No, będziemy pić wino, będzie też Chateau Waltice, co jest jeden z największych producentów win na całych Morawach Południowych. No i do tego związane na przykład z mojej strony organizowane takie specjalne degustacje na przykład win naturalnych, biodynamicznych, takich tych najbardziej zdrowych, które istnieją. A znam tam dużo winiarzy, także szykuje się bardzo dobra impreza ze świetnym nastrojem. Czyli co? Czyli można i degustować, i coś kupić, i sobie pozwiedzać jednym słowem, a rozumiem, że pogoda zamówiona. Pogoda zamówiona, jak zwykle na naszych imprezach, także serdecznie zapraszamy. Proszę pamiętać, 1 października, 8:14, jeszcze żeby to rozwiać wszelkie wątpliwości, z czeskiego Cieszyna. Jak powiedzmy będziecie Państwo zainteresowani, to zapraszam do kontaktu z nami, z Cieszyńskim Szlakiem Wina, ewentualnie z głównym organizatorem, czyli z Żeleznicznym Sleskim Spolkiem. Także reklama zresztą jest tej imprezy. Mamy zagwarantowane na razie 5 wagonów, ale kapitan pokładowy powiedział, że jeszcze możemy 3 następne dołączyć. Także liczymy, że tych gości z Polski przyjedzie dużo. I no, nie wiem, czy tam wina zabraknie, bo chyba wszyscy są tam przygotowani. Ale mam nadzieję, że przewietrzymy mocno te piwnice morawskie. Panie Marcinie, ostatnie pytanie. Czy to właśnie taki początek tej enoturystyki właśnie? Znaczy początek to już jest, ale to jest jakiś punkt następny, który tą enoturystykę, bo tak trochę żartowaliśmy, ale tak już mówiąc, tak już całkiem poważnie, enoturystykę cały czas chcemy przybliżać. To jest proces ciągły, czyli jakieś budowanie etap po etapie. To jest taki etap, który będzie przyjemny, będzie miły, będzie wesoły, ale też będzie bardzo pożyteczny pod względem edukacyjnym. Także zapraszam też, żeby też to popatrzeć, jak to rzeczywiście wygląda, jak ta enoturystyka może wspaniale się rozwijać na takiej bliskiej ziemi, morawskiej ziemi. To jest raptem 2,5 godziny jazdy tym zabytkowym pociągiem. No i też na naszej ziemi tutaj, na Śląsku Cieszyńskim. No cały czas przybliżamy, tak, cały czas przybliżamy enoturystykę na Śląsku Cieszyńskim, także to jest naszym celem, żebyśmy właśnie tutaj mieli te tematy przybliżone. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.